Dzień dobry z okolic Zielonej Kropki, która rozpoczyna szlak z Wałbrzycha do Szklarskiej Poręby. Jestem w Wałbrzychu, za mną całkiem ładny dworzec główny. Jest 10 listopada, 7 rano. Przede mną około 112 km zielonym szlakiem. Sporo przygód po drodze, mam nadzieję. Oficjalnie ruszam, pierwszy krok zrobiony, wyjdziecie ze mną. Do tego, żeby tu przyjechać, przekonało mi po pierwsze to, że poczułem potrzebę oderwania się od rzeczywistości, pójścia po prostu na szlak, a po drugie profil trasy, który jest przekonywujący. Góra, dół, dużo wzniesień, sporo przewyższeń. Będzie się działo, mam nadzieję na sporą przygodę, bo okolice są naprawdę ładne. Nie byłem w Sudetach od czasów głównego szlaku sudeckiego, czyli już ponad 2 lata. Zapowiada się całkiem nieźle. Miłego oglądania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Piąteczka. Pierwsze metry za mną. Wyszedłem z Wałbrzycha. Jest okazja, żeby powiedzieć coś więcej o tym szlaku. Szlak zielony z Wałbrzycha do Szklarskiej Poręby przechodzi przez Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Rudawę Janowickie oraz Karkonosze. Jest to fajna okazja do tego, aby na około 110-112 km zdobyć 3 góry z Korony Gór Polski, czyli Chełmiec, który będzie zdobyty przeze mnie po raz pierwszy. Mam ze sobą książeczkę Korony Gór Polski. Zbieram pieczątki, ta będzie kolejna. Jest jeszcze Skalnik, który mam, który jest bardzo blisko szlaku. Jest jeszcze Waligóra, którą też już zdobyłem przy okazji zdobywania głównego szlaku sudeckiego. Więc całkiem fajna gratka dla tych osób, które zbierają pieczątki. Jedno schronisko na samej trasie, czyli Andrzejówka za jakieś 8 km, gdzie mam nadzieję zjeść śniadanie. I jest jeszcze chyba w Karkonoszach Kochanówka blisko szlaku, w okolicach wodospadu Szklarki, gdzie chciałbym zejść ze szlaku kawałek i zobaczyć ten wodospad, bo podobno jest bardzo ładny. W ogóle na trasie, przy trasie jest bardzo dużo ciekawych miejsc. Trochę mnie to skusiło. Akurat taki szlak, żeby go przejść. U mnie to będą 4 dni prawdopodobnie. Dzisiaj przycisnę, jutro przycisnę. Zrobię 70 ponad kilometrów 2 dni. A potem już taki lajcik po 20-20 parę kilometrów. Więc można będzie troszeczkę odetchnąć, nacieszyć się górami. To może jeszcze chwilę o prognozie pogody, bo to jest rzecz, która może umilić albo uprzykrzyć taki marsz. I to bardzo. Coś wiem na ten temat. W nocy padało. Prognoza na kolejne 4 dni jest taka, że ma nie padać. Jak na razie nie ma jakoś specjalnie wiatru. Jest 8 rano, nawet jeszcze nie ma 8. A już jest chyba z 8 stopni. Ma być 12, 14. Wymarzone warunki do takiej wędrówki. Piękna pogoda, wszystko sprzyja. Był to jeden z powodów, dla których tu przyjechałem akurat w tym czasie. Bo mam szczęście do pogody w tym roku. I Tatry, i ten niebieski szlak Tarnów Wielki Rogacz, który jest na filmie. I ten szlak też tak się zapowiada. Pogoda ma być zacna. Trzeba to wykorzystać. Góry Wałbrzyskie, one są takie, one mają takie jeden koło drugiego szczyty, bardzo blisko siebie, jakby taki mini wyspowy, no inne trochę góry, niż te, które znam, ale zaczynam zauważać te różnice między tymi poszczególnymi pasmami, już ich widzę coraz więcej, bo jeszcze parę lat temu góry to były góry. Tatry trochę inne, wszystko, cała reszta taka sama, a jest trochę inaczej. Jak to warto czasami się wybrać na spacerek. Idę kawałek do najbliższego miasteczka asfaltem.
taką ruchliwą drogą, niezbyt sympatyczną, bez pobocza. Sporo samochodów. Widok ładny, na góry wałbrzyskie, bardzo ładny nawet. Po zejściu około 100 metrów od szlaku w Rybnicy Leśnej jest taki stary kościół z 1608 roku. Widać, że w całkiem dobrym stanie, pewnie był odnawiany i to wielokrotnie. No taki w takim klimacie bajkowym, filmowym troszeczkę. Okej, a więc jestem w takim jednym z takich pierwszych miejsc ciekawych na trasie, czyli przechodzę między Rybnicą a Andrzejówką, przechodzę koło kopalni Melafiru. To jest taki kamień, który jest tutaj wydobywany, używany jest do budowy dróg. Podobno jest bardzo, bardzo trwały, po kilkudziesięciu latach nawet leżenia gdzieś tam pod podkładem czy na drodze może być dalej użytkowany i się nie kruszy. Ruch jest duży w interesie, widać, że ciężarówka za ciężarówką co chwilę odjeżdża. Fajne miejsce, kurczę, tak chmurki przechodzą przez to. Ładny moment dnia, mamy 9:08, oślama zarzy mi się dzisiaj strasznie. A jakoś tak, pierwszy dzień, wszystko jest znowu inne. Mam jeszcze jakieś 20 minut do Andrzejówki. Dotarłem do Andrzejówki gdzieś po 2,5 godziny od wyjścia, więc w sumie nie ma jakiejś tam tragedii. A Wali Góry nie widać. Tam gdzieś jest najwyższy szczyt tych gór, czyli gór kamiennych, suchych. Tak, dosłownie 15 minut tą stronę jest Wali Góra, dosyć strome podejście. Ja idę do Andrzejówki. Czas na śniadanie, jakieś kawkę może, jajeczniczkę. Nie ma chyba tłumów. Opuściłem schronisko Andrzejówka. Jest to takie miejsce, jedno z tych, do których chcę się wracać. Jakoś tak mam wrażenie, jestem tutaj drugi raz i zawsze jest tak miło, ciepło. W schronisku praktycznie nikogo, jest czwartek przed długim weekendem. Dwie jakieś panie, które kończą dwudniowy trekking. Ja, który zaczynam. A przede mną Wali Góra, która wygląda majestatycznie. Oblatałbym ją dronem, ale wieje. Widać, że tam jest duży wiatr. No musicie to zobaczyć. Zacząłem podejście na Dzikowiec, który ma tam 850 parę metrów. Jest stare drzewa za mną. Jesień w pełni, dużo liści. Widać. No i jestem zupełnie sam. Pomijając kwestię Andrzejówki, jakieś tam miejscowości, gdzie są samochody bardziej niż ludzie. Jestem sam, pogoda dopisuje. Czego więcej chcieć. Kolejna większa miejscowość po drodze to jest Boguszów Gorce. To jest w ogóle miejscowość, miasto, miasteczko z najwyżej położonym rynkiem w Polsce na 592 metrach. Na razie póki co przede mną taka trasa przez las pod górę na Dzikowiec. Chyba minąłem Dzikowiec. Nie było tam nic specjalnego na górze, żadnej tabliczki ani informacji. Ostatni szlakowskaz pokazywał, że na Chełmiec mam
niecałe 3 godziny. Jest pierwsza, więc mój plan, żeby tam zdążyć przed zachodem słońca, może się nie udać. Zobaczymy. Może przyspieszę troszeczkę. Cały czas obchodzę Boguszów Gorce i Chełmiec bokiem, a centralnie przed nami coś, gdzie byliśmy już parę razy, znaczy ja byłem, czyli tam centralnie przede mną Śnieżka, najwyższy punkt głównego szlaku sudeckiego, najwyższy punkt Sudet polskich oraz w ogóle najwyższy szczyt Czech. Więc ciekawe, wyjątkowe miejsce będę obchodził pojutrze, Karkonosze, ale w okolicach Śnieżki nie będę. Tamtędy szlak nie prowadzi. Chociaż pewnie będzie korciło, jak będzie fajny, bliski widok, żeby tam wejść. Ale zobaczę. Na razie cel jest jeden. Boguszów Gorce i Chełmiec. To może opowiem troszeczkę o moim ekwipunku. Ten sam plecak co zazwyczaj. Praktycznie te same rzeczy co zazwyczaj też. Wziąłem raczki na wszelki wypadek, gdyby mi odbiło i gdybym chciał się wbijać po drodze na Śnieżkę. A kto wie, na wszelki wypadek. Buty mam stare, takie bezmembrane, ze słabym bieżnikiem, więc na jakieś większe błoto czy jakieś warunki awaryjne też może raczki się przydadzą. Musiałem wziąć komputerek ze sobą, który trochę waży. Mówi się, że waga plecaka do wagi ciała powinna wynosić ta proporcja około 15%, nie więcej. U mnie mogło to przekroczyć troszeczkę 15%, więc trzeba było na cito przytyć. Nie takie rzeczy się robiło, żeby iść na szlak i dla komfortu. Niedługo ten Boguszów, potem ten Chełmiec i do Lubomina na nocleg. Jestem pod wieżą widokową, muszę gadać szybko, bo zaraz mi się GoPro rozładuje, a mam drugą baterię też rozładowaną. Tu jest zaraz Wiatka, chyba pójdę tam się troszeczkę ogarnąć, posiedzieć, podładować pół godzinki. Liczyłem na to, że to będzie otwarte, ale właściwie to nie wiem czemu tak liczyłem. Szkoda, jest pieczątka, podbiłem sobie do Korony Gór Polskich Chełmiec, mam zdjęcie, mam filmik, mam wszystko czego chcę. Idę do Wiatki, podładuję się z powerbanka, bo tu GoPro to już ledwo dycha. Taka wieża na Chełmcu. Wolę sobie nagrać pieska. Jak ma na imię? Nanga. Nanga? Nanga. Jak Nanga Parbat? Jak Nanga Parbat. Nanga? Chodź piesek. Ale piękny, puszysty pies. Ale no, chyba jakoś nie ma awersji do głaskania jakiejś wielkiej. Nie przeszkadza za bardzo. Ale to są puszyste, fajne pieski. No i tak wygląda wędrówka po zmroku. Zostało mi koło godzina, może mniej. I tak idę przez las. Dopóki jest czołówka i coś widać, co przede mną, to jest spoko. Jakby nie było czołówki, to by było dziwnie. Dzień dobry, zaczynam drugi dzień wyprawy. Wczoraj padłem, strasznie byłem zmęczony. To zejście z Chełmca też było bardzo ciężkie. Górka trochę jak Luboń wielki. Takie rzeczy. Dużo liści, błota, kamyków. Trzeba było bardzo uważać. Ruszam z Lubomina. Jest 5:50. Są właściwie trzy powody, dla których tak wcześnie się zrywam i idę. Jeden jest taki, że dzisiaj jest długa trasa przede mną, bo około 40 km. Drugi jest taki, że chciałbym wejść na Trójgarb, do którego mam około godzinkę na wschód słońca.
Będę się gonił z tym czasem, bo trochę mi chyba brakuje, ale zobaczymy. A trzeci jest taki, że miałem wyjątkowy pokój. Było ciepło co prawda i było dosyć tanio, bo 35 zł. Ostatni taki tani nocleg to nie wiem. W Gruzji pamiętam, o. Byłem z żoną w Gruzji, spaliśmy za 19 zł w Batumi. Najtańszym hostelu w Gruzji. I chyba właściwie najtańszym noclegu ever. Więc trzeci pokój, powód jest taki, że pokój był taki dosyć... nie był ekskluzywny, że tak powiem. I chciałem się stamtąd wyrwać. Ruszam na trasę do Trójgarbu. Mam około godzinę 15 według szlaku. Za godzinę wschód. Więc trzeba będzie ruszyć. I z kopyta. Dobra, idziemy. Dzień drugi. Wygląda na to, że dotarłem na Trójgarb. Nawet jest ktoś chyba pod wieżą. Jak widzicie, na wschody, zachody słońce dzisiaj nie ma co tutaj liczyć za bardzo, bo przejrzystość jest żadna, ale wejdę na górę, jak już tu jestem. Ciekawie wygląda, chyba taka, no, jedna z ciekawszych wież. Ubiorę się, bo zimno, wieje i wchodzę. Za mną wieża na Trójgarbie. Na górze pioruńsko zimno. Myślę, że odczuwalna temperatura na minusie. Oczywiście w plecaku na dole zostawiłem rękawiczki, bo po co je brać na górę. Dosłownie sekundy przebijającej się śnieżki z karkonoszami o wschodzie słońca w tym wietrze. Wydaje mi się, że opłacało się tu przyjść. Jak już byłem na górze, to stwierdziłem, że chyba to się po prostu nie uda, no bo zachmurzenie jest całkowite. Ale wydaje mi się, że kilka przebitek będzie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobały. Czy wam się podobały? Chciałbym trochę więcej, ale po pierwsze zimno, po drugie no dosłownie 5 minut stania i 3 sekundy widoku. Dobra, do kolejnego miasteczka parę kilometrów. Zaczynamy dzień, bo właściwie część nocną dzisiejszej trasy mamy za sobą. Ślisko i stromo. No tu i podejście na tą górkę Trójgarb też niczego sobie, zejście widzę też. Dochodzę do Gostkowa, za mną taki młyn, wiatrak. Miejscowość Gostkowo, chyba małe, nie ma tu żadnego sklepu, tak mi się wydaje. Wieje dzisiaj, jest dosyć zimno, mam właściwie wszystkie ciuchy na sobie, z tych cieplejszych. Przydałoby się chwilę posiedzieć w ciepłym. Spieszyłem się rano na ten Trójgarb, więc nie zrobiłem sobie herbatki. Mam trochę wody, już jest zimna. Jakieś tam resztki jedzenia. A zupę by się zjadło jakąś i herbatką popiło albo kawką. Następna miejscowość za parę kilometrów. To jest dobre kilka kilometrów. Mam nadzieję, że tam coś będzie. Jak nie, no to kowar aż będę musiał tak dojść na sucho. A to jeszcze ze 30. Taki nowy asfalcik tutaj. Przed chwilą poszedłem kilkaset metrów tędy, bo wydawało mi się, że tędy prowadzi szlak. A wygląda na to, że szlak prowadzi tutaj przez te pola. A tak, tu jest droga. Ajajajajaj. Moje dekatlonki bez kilkuletnie z dosyć dobrym przebiegiem buty bez membrany to lubią. Wszystko mokre, bardzo mokre, jest dużo rosy, mimo tego, że nie pada.
Przed chwilą widziałem sarenkę, która mi uciekła. W ogóle tych sarenek na trasie widziałem już kilka, ze 3 czy 4 razy jedną czy tam więcej sarenek. Nikt się tu raczej nie spodziewa turystów. Dotarłem do Marciszowa, zszedłem ze szlaku jakieś 500-600 metrów w jedną stronę w kierunku jedynego sklepu w okolicy, w nadziei, że jest otwarty, bo dzisiaj święto, 11 listopada, dzisiaj jest 11 listopada, dlaczego tu nie ma żadnych flag, więc jak będzie zamknięty, to będzie mały ząg, bo no i jedzenie jakieś tam mam, jakieś resztki, resztówek. Trzeba będzie jakąś wodę załatwić, bo przede mną jeszcze 20 km. Czas dobry, jest koło 11, przed 11. Oby ten sklep był otwarty. Okej, wychodzę powoli z Marciszowa. Spory ruch tutaj. Miałem przerwę na przystanku, posiedziałem z pół godziny. Głównie chodziło o to, żeby podładować baterię w kamerze, bo było już słabo. Jakoś zimno, jakoś dużo nagrywam, jakoś tak szybko ta bateria schodzi. Mam dwie. Jedna była niedoładowana, może dlatego. I tak sobie myślę, że jest przed 12, a mam 14 km na Ostrą Małą. Ostra Mała to jest praktycznie przedwierzchołek Skalnika, na którym byłem na głównym szlaku sudeckim. Przy okazji, bo jest koło czerwonego szlaku i koło zielonego szlaku też zresztą, ale nie będę na niego wchodził, a bym bardzo chciał załapać się na zachód słońca na Ostrej Małej. Może będzie cokolwiek widać jak rano, może mi się poszczęści. Zobaczymy, ale chyba spróbuję. Więc szlakowskaz pokazuje, że jest tam 4,5 godziny, koło 5. Więc będę musiał tam być za jakieś 4, powiedzmy, a to jest do zrobienia. Zjadłem kabanoska, napiłem się, mam siłę, żeby przycisnąć już bez przerw na tą Ostrą Małą. A jak się nie uda, to się nic nie stanie. Jak widać, to ja nawet na urlopie się muszę poganiać, kurczę, nie mogę jakoś tak na spokojnie. Też zależy mi na tym, żeby jak najmniej iść po zmroku, bo wtedy łatwiej o kontuzję, a poza tym no nic nie widać, no. Co ja mam wam pokazać, jak jest ciemno i nic nie widać. A zależy mi na tym, żeby film był możliwy jak najlepszy. Dobra, nie przynudzam. To jest taki przejazd kolejowy stary. Podejście na tą małą Ostrą, rzeczywiście ostra, po takich kamieniach, trochę przypomina wejście na Łyścicę. Tam z reguły też jestem wieczorem, późno, więc jest w 3:30. Nie wiem, czy zdążę na zachód słońca, mam nadzieję, że mi się uda. Nie wiem, jak daleko mam jeszcze, no ale idę, cisnę. I teraz gdzie? Chyba tędy. Tu jest taka przecinka i tu jest. Dobra, schodzę z tej Ostrej, już jest 4:30.
Widoki z góry całkiem nie najgorsze. Trzeba było się wdrapać na taką skałkę. Jedną, drugą, trzecią. A już mnie nie widać, bo już ciemno jest. Ale przede mną widać piękny zachód słońca, taki przebijający się przez las. Zostało mi już parę kilometrów, już tylko zejście. Jest spoko, zobaczcie. A tak w ogóle wydaje mi się, że mam widok na Przełęcz Karkonoską. Tam naprzeciwko mnie i tam centralnie na samym środeczku wystaje Śnieżka. Nie wiem, czy ją będzie widać, pewnie nie. Może jeszcze się odsłoni widok, a centralnie przede mną, no przepraszam was bardzo, nie będzie tego widać, ale tam chyba Szrenica. A może mi się wydaje. Zaraz będzie ciemno, za 5 minut będzie czarno. Wychodzę z Urania Bistro. W końcu jestem pojedzony. Ale pyszności zjadłem. Tatarek schabowy. Oj, oj, oj. Pani na mnie czeka w noclegu. Bo dzwoniłem wcześniej. Powiedziała, że jej się nie spieszy. Że poczeka na spokojnie. Dochodzi ósma. Przed nami piękny rynek. Taki deptak. Nie ma za bardzo tej ludzi, mimo tego, że długi weekend. Ale jakoś to żyje, funkcjonuje. Wydaje mi się, że już się będę z wami żegnał. Zobaczę, jak ten mój pokój wygląda, więc może to jeszcze pokażę. Oj, ale to było pyszne. O kurczę, brakowało mi właśnie takiego tatarka i schabowego. Jest fajnie. Jak patrzyłem, to tutaj wszystkie te noclegi w okolicy były zajęte jeszcze tydzień temu. Ten co mam, to pani mówiła, że ktoś tam nocuje, ale akurat wyjeżdża, jakimś cudem się trafił. No pani bardzo miło. Jak będę miał okazję, to puszczę namiar do pani. Dobra, idę szukać noclegu.